Wiewiórki i bobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Odcinku o tyle nietypowym, że kręconym na początku przynajmniej z naszego nowego domu. Ja w tej chwili jestem w kuchni, tu jest straszny bałagan, bo jeszcze nie wiemy gdzie co układać i tak naprawdę nie bardzo mamy gdzie to wszystko układać. Będę musiał zamówić jakieś półki tutaj dodatkowe, bo się na pewno nie pomieścimy. Ja w tym momencie jestem w trakcie robienia jajecznicy. Najprostsza kapelka jest, bo mimo tego, że zjeździłem okolicę dwa razy, to nigdzie nie udało mi się znaleźć miejsca, które sprzedaje warzywa jeszcze. Za wcześnie chyba. Udało mi się kupić tylko cebulę, no ale cebula jest dobrym początkiem. W każdym razie po podsmażeniu cebuli dwa jajka i mini jajecznica dla Asi. Bo to właśnie dla niej jedzonko. No i później się szykujemy do dnia. Zaczniemy pewnie od kawy i później jakieś drobne zakupy, no ale później każdy z nas już ma swoje zajęcia. Ja dzisiaj jeszcze na Kmerski jadę. A tak, poza tym wszystko to, co dzień dzisiejszy, co dzień taki poprzedni przynosi. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Jesteśmy już w pełnym cyklu przygotowań do dnia dzisiejszego po śniadaniu. Jajecznica. Dobra rzecz. Za rzadko jem. Nie jestem fanem wprawdzie, ale raz na jakiś czas, czemu nie? Szczególnie jak je się z kimś. Chciałem Wam pokazać te kotki tutaj, bo dzisiaj były, ale gdzieś już sobie polazły. O, siedzą tam. Znowu pod zbiornikiem. Cześć kotki. Trzy takie rudziasy. No będzie się działo, jak przyjdzie kotek tutaj, a nie wykluczone, że dzisiaj przyjdzie. O, bez sensu siedzi biedna tam sama, no. A ja będę teraz, no tu będę częściej, tam będę jeździł, żeby zbierać rzeczy, ale już raczej nie mieszkać. Papaje. Tu już jedna rośnie, tam kolejne owocują. Pięknie. To są liście kafiru, o tym mówiłem. Tam banany mamy, ale one tak jakoś tak dziwnie znikają. Tam to nie wiem co jest. Jest jeszcze sporo przestrzeni do zagospodarowania, także coś tu się jeszcze wymyśli. Nie wiem, czy grillować będziemy z tyłu, czy z przodu. To zależy, czy będziemy musieli robić to prywatnie dla siebie, czy ze znajomymi. Bo dwa grille będą potrzebne. Jeden na tył, jeden do przodu. Dobrze, dzisiaj i kilka najbliższych dni na pewno będzie wiązało się z sprzątaniem, przygotowywaniem wszystkiego. Na jutro ustawiam tutaj panią też do sprzątania, bo łazienki są niesprzątnięte, po prostu syf i dlatego dzwonic mnie wystraszyła, z góry zeszła. Pani sprzątająca jutro przyjdzie głównie na zająć się łazienkami, bo reszta domu jest ok, w porządku. Co? Mamy piękny, kolejny. O, jest gdzie? Zobaczcie, tutaj jeden przerazł. A ty gdzie, maluszku? Gdzie, rudzielcu? Widzicie? Siedzi na cegłach. Gdzie maleńki? Cześć! Cześć, widźnotku! Cześć! Jojku, jaki piękniutki jestem! Jaki piękniuteńki! Jaki nietopys! Jejku, jejku, jejku! Cześć! Cześć! Wcześniej trzy tu siedziały. Dobra. Zaraz jedziemy. Mieliśmy jechać na kawę, ale nie wiem w sumie, czy zdążymy, bo ja muszę na 10 na lekcję Kmerskiego pojechać jeszcze. Przyjechaliśmy na kawę, jak wspominałem, najpierw tak sobie zaczniemy z doładowaniem, póki jeszcze mamy chwilę czasu dla siebie. A przyjechaliśmy do takiego miejsca, tutaj ono jest dosłownie obok nas, no też jest, to jest moment. Jakby chcieć się przespacerować, to pewnie ze 4 minuty. To jest taka restauracja z przekazem, taka z misją, taka, wiecie, wszystko jest tutaj. Najważniejsze, że Pure Vegetarian Restaurant. Prawda? Co komu zrobiły warzywa, żeby je od razu w ten sposób niszczyć, zjadać? No straszne to. W każdym razie, bla 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 bla, cooking class, medytacja, yoga, bla bla, lekcje Kmerskiego, bla bla. Nieważne, ważne, że mają kawę. O. Ja tam nie mam nic, nikomu do talerza nie zaglądam. Nie chcę się mięsa, to nie jedz. Ja lubię. Chociaż chwilowo nie mogę, bo podagra. Ale
kawę się napiję chętnie. A w ogóle zobaczcie, jak to wygląda, bo to w sumie ładnie jest, tak? Już pomijając wszystko inne. To są takie miejscóweczki, gdzie można się po prostu wyłożyć, prawda? Poleżeć sobie, wyciągnąć nogi po prostu, kopyta. I to takich miejscówek jest kilka. O, proszę bardzo. Oprócz tego miejscówki do posiedzenia. No i to tak bardziej już restauracyjnie, klasycznie, tradycyjnie. Tam na górze coś się dzieje, tam jest hello. No dobra, to tak wygląda to miejsce. A my sobie będziemy właśnie kawowali. O, menu, to zajrzyjmy już do tego menu. O Jezu, jakie ciężkie. Myślałem, że to są takie drewniane, to jest metal zrobione. Proszę bardzo. Bla, bla. Healthy juicy. O, akurat to jest fajna sprawa, ale mamy właśnie juicer swój. We have our own juicer. So we're supposed to start making it, using it. Shaky juice, kawa. Americano, good. Oh yeah, jackfruit a lot. Tutaj jest sama misja, prawda? I tutaj jest pewnie our story, jak zawsze w takich sytuacjach. Są różne fajne mieszanki herbat. No to akurat bardzo lubię, to jest super sprawa. Piwa mają obrzydlistwo. Koktajle mają alkoholowe. Proszę, jak to miejsce zaskakuje. Śniadanko można sobie zjeść. Oczywiście głównie bazuje na owocach. Zestawy śniadaniowe. No. Nie, dobra. Odobrażam się na to miejsce. Tak jakoś na początku byłem sceptycznie nastawiony, ale w sumie jest... Nie, w sumie jest fajne. Podoba mi się. Dobra, tak jakoś tak byłem... O, sałatki, lubię sałatki, proszę bardzo. Jest w czym wybierać, no. Powiem wam, że naprawdę spoko miejscowa. I mają lody. No to pięknie. To zamawiamy. Hej. Stop. Au. Jedziemy teraz do Chińczyka na zakupy. Musimy uzupełnić i lodówkę, no właśnie wszystko do życia potrzebujemy. Ja tam z domu oczywiście zapraszam, co mogę, co jest sens zabierać, będę zabierał. To co nie ma sensu zabierać, to i tak zabiorę. Już żeśmy rozmawiali o tym, ja mówię, że wyrzucę. Mam tam do wyrzucenia, nie wiem, tam sporo słodyczy jakiś. Mam tam do wyrzucenia. No to rzeczy, które leżą po prostu w tej lodówce i nie wiadomo kiedy. Już Juny ich nie zje. Ja to słusznie mówię, nie wyrzucę. Ja znam rodziny tutaj takie, przepraszam, a mnie coś użarło. Znam takie biedne rodziny tam z wieloma dziećmi. Przecież dla nich to będzie niesamowita sprawa. Masz rację, oczywiście. Mam tam tych garnków kilka, takich aluminiowych, które już starałem się nie używać, ale mam je ciągle. No też mówię, to jest bardzo, bardzo cenne tak naprawdę dla takiej rodziny, coś takiego. Także przygotujemy taki po prostu pakiet spory, tego wszystkiego, co nie będzie nam potrzebne. Zawieziemy do tej rodziny. No. To, co rzeczywiście jest wartościowe, to co się przyda, nie śmieć, nie wiecie, no nie chodzi o to, żeby obdarować kogoś śmieciami, tylko to są w warunkach cywilizacji zachodniej, w cywilizacji europejskiej, no nie wiem, aluminium, gotowanie w aluminium, prawda, już nie bardzo. Ale tutaj jest to absolutnie normalne, absolutna norma, standard, wszędzie, w restauracjach, nawet dobrych restauracjach. I to nie jest żadna ujma, tak? To na przykład tego typu rzeczy powinny się przydać, to bardzo. No zobaczymy zresztą, no będę w ramach, jakby w rytmie pakowania to, co będzie po prostu dzielone na do wyrzucenia, do oddania i do zabrania. No i tyle. A na razie Chińczyk. Do oddziału tego Chińczyka dość często chodzę. To jest ten sklep niedaleko szkoły Juny, tak zaraz obok tej szkoły. A to jest taki większy ich oddział, co jest tutaj przy 6. Kiedyś tutaj już byłem, pokazywałem to. Na górze mają dużo takich rzeczy, no właśnie takich, jakby to nam powiedzieć, niespożywczych. O, myślę, że to będzie najlepsze określenie. I tu wszystko, jak widzicie, można znaleźć. I jeszcze dekoracje świąteczne i nieświąteczne. I rzeczy do kuchni i ściereczki, pierdółeczki. O właśnie, ściereczki to mogę wziąć. Jakieś do kuchni. I wszystko, i ręczniczki, i pierdółki, i coś na pewno będziemy stąd też brali, ale oprócz tego sporo zakupów na dole w spożywce. O, kurczę, bomba, to nie są takie rzeczy jak my mamy w Polonii, bo jak tak, to ja potrzebuję. Jezusie kochany,
No bardzo podobne. No nie, nie identyczne. Nie, to już jest tylko kształt podobny, ale inny materiał. To nie. O, myślałem, bo by się przydało nam takich... O, te fajne. Przydałoby się coś takiego. Dobra, to jakieś parę rzeczy jeszcze wezmę sobie później. Zrobione zakupy, takie pierwsze znowuż do domu. Oho, proszę, zapomniałbym, że chcę się napić od razu. Nie zagrzej mi się, proszę cię. Dobra, jedna rzecz taka, to chciałem pokazać wam. Kupiłem kawę, już mieloną, lawacę. Po prostu mam taką maszynkę do parzenia kawy, którą przywiozę i będzie można się napić. Jak to tak, niekoniecznie, ale Asia jak najbardziej. Natomiast tu jest rzecz, którą chciałem wam pokazać. To jest prezent ode mnie i od Asi dla, rozgadnijcie dla kogo, tak jest, dla Adama, popielniczka. Kawał popielniki takiej będzie miał prywatnie swoją taką od nas. Prawdopodobnie zamówił z 15 takich z Chin, jak znam życie, ale... Okej, dobra, to my się zawijamy, ale to jeszcze nie koniec zakupów. Jeszcze musimy kupić mnóstwo rzeczy do sprzątania. Z Chińczyka zakupy zawiezione do domu. Teraz przyjechaliśmy na marketik taki tutaj obok nas. To jest market, gdzie są głównie rzeczy przemysłowe, a większość miejscówek jest po prostu zamknięta i nieczynna. I nie mają warzyw. No to jest jakby jakiś absurd. A nie, jest część warzywna. Uhu! Okej. Okay. Perfekt. No to mamy i mięcho, i warzywa, i wszędobylskie oczywiście owoce. A jak żeby inaczej? Jeszcze drapie mnie w gardle coś teraz. Nie, no to genialnie. To jak ja mam coś takiego pod nosem, żyć nie umierać. To ja rozumiem. No to wszystko można dostać. Francja elegancja. Niepotrzebnie, żeśmy tego Chińczyka tyle kupili. No to zrobiliśmy takie drobne warzywa. Drobne warzywa, drobne zakupy takie warzywne. Tutaj jeszcze kurczak jakiś. Co tak, żeby było coś w lodówce już na kolację. A teraz bierzemy podstawowe rzeczy. Takie, co potrzebne będą nam do sprzątania, czyli mopa, szczotę, zmiotkę, tu kosze na bieliznę, na śmieci też jakieś tam rzeczy. No tych, bierzemy tych pierdół trochę. No niestety, nowe miejsce wiąże się z wydatkami. Ja jeszcze nie wszystko mogę przewieźć ze starego domu. Uniknąłbym pewnych kosztów, ale, no, ale nie unikam. No. Mamy działać w tym nowym domu, to było moje zobowiązanie, że będziemy gotowi. Ja będę gotowy z tym wszystkim, więc z tym mam być gotowy. Nawet jeżeli będziemy mieli później dwa mopy, 10 szczotek, 50 koszy, to nic. Od przybytku głowa nie boli. A Asia musi być zadowolona. Będzie pani zadowolona. Ruszam z domu zbadać okolicę. To wręcz nie wypada, żebym nie wiedział, co się w sąsiedztwie dzieje. Zatem przebadam uliczki sąsiedzkie, a potem spróbuję namierzyć drogę na market, drogę, która omija szóstkę, czyli żeby nie trzeba było jechać do tej głównej krajówki, tylko sobie jakimiś tylnymi drogami dojeżdżać. Wprawdzie po znalezieniu tego marketu tutaj tuż obok nas już nie mam pilnej potrzeby, nie ukrywam, szukania. O, pan zbiera mangosy. Tuesday, prosta sprawa. Nie mam takiej potrzeby jeździć na ten duży market, ale czasami, czemu nie? Ale na razie pisałem do Adama i się nie odzywa. To podjadę i zajrzę po sąsiedzku. Tak na bezczela mu wbiję na chatę. Nawet nie wjeżdżam motorem, po prostu wchodzę. Gdy brama była zamknięta, ja odsunąłem ją. Gdy zobaczę, czy Adam siedzi, jak nie siedzi. Wprawdzie chata otwarta, to pewnie gdzieś tam na chodzie są. I będę filmował tak wprost, bo może biega w negliżu albo coś, ale nie ma go. Proszę, laptopa też nie ma. To ważne, że jeszcze nie pracuje. Znaczy znak, że nie pracuje jeszcze. Ktoś wstał, ktoś się poruszał po drzwi na chatę otwarte. No ale Adaś nie funkcjonuje. Niż twórciony ren. No to jak nie, to nie, 11. Dobrze, to ja sobie w takim razie jadę szukać drogi na market. Moje soki. Nie no, trzeba je zabrać do tajki. Kiedyś pokazywałem tą szkołę, ona była w trakcie budowy, tak zupełnie w trakcie budowy. Oczywiście, jak widać, nie jest jeszcze dokończona, ale już nabiera kształtów. Częściowo jest niedokończona, bo tutaj już normalnie uczniowie przychodzą, wychodzą.
część bardzo, USA International School, i ta część jest już absolutnie skończona. I tutaj właśnie w tej chwili przerwa w zajęciach. Ja tą drogą liczę, że dojadę na ten market. Jeśli tak będzie rzeczywiście, a myślę, że będzie, bo mam w miarę dobry zmysł orientacji w terenie, to jest kapitalna jakby droga do tego, żeby sobie właśnie na market skoczyć. Nieduży ruch, relatywnie przyjemnie, wioskowo, zupełnie jak nie w mieście, a równolegle do krajówki. Taką drogą to czysta przyjemność jechać. A może jeszcze bankomat znajdę przy okazji, to już w ogóle rewelacja. Powiem wam, fajna okolica. Znalazłem klub badmintonowy, taki dość ekskluzywny wygląda, ale chętnie bym się dowiedział, bo jako dzieciak lubiłem grać badmintona, to jest fajna forma ruchu, a im więcej ruchu, tym lepiej. Także nie mam przeciwko nic temu, żeby na przykład sobie raz na jakiś czas polecieć pograć badmintona. Tą drogą dojeżdżam do szóstki, to było do przewidzenia, ale nie trafiłem w market. To nic. Chcę zobaczyć tylko, w którym miejscu wyjechałem, żebym na przyszłość wiedział, na jakiej wysokości się wypada. Tutaj. Okej. Okay. Dobra. Będę wiedział. Tu gdzieś jest ten Chińczyk, w którym dzisiaj byliśmy. Gdzieś w tamtą stronę. Okej, okay, to też jest dobra droga. Ja tymczasem jednak wracam. Nie chcę szóstki, chcę wąskie uliczki. Przede mną jedzie busik Somano Pumi School, czyli tej sieci, do której chodzi Juny, sieci tych szkół. No i rozwozi dzieciaczki. A ja... No właśnie. Wjechałem już w takie uliczki, no cały czas jeszcze Concrete Road, to nie jest źle. Ale przyznam się wam szczerze, że cały czas jest lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. I mam lekkie już... No to się lekko pogubiłem. O proszę, to się już chyba kończy asfalt. Czyli cement w sumie. O, gdzie ja jestem? W prawo już koniec z drogą. Prosto też koniec. Mogę zawrócić tędy. Dobra, to jadę tędy. Zobaczymy, dokąd mnie powiedzie ta droga. Zatoczyłem pętlę, dojechałem do nas pod dom. Zdecydowanie za krótka, mało satysfakcjonująca, więc robię nową, szerszą. No i tym razem może uda mi się dojechać do marketu. To jest ten właśnie klub badmintonowy, o którym mówiłem. Tu jakiś sklep, tu jakaś kawiarnia. Po drugiej stronie, teraz dopiero zauważyłem, jak zawracałem, żeby wam pokazać to, znajduje się, zobaczcie, Volleyball Club. I tam jest mnóstwo takich boisk siatkarskich na piachu. No, fajnie. I to jest dosłownie kawałeczek od nas. Dosłownie kawalątek od nas. Cool. I like it. Powiem wam, że tego się nie spodziewałem. To jest chyba droga, która od szóstki, tam jest szóstka, od szóstki idzie w stronę Angkor Wat. Możliwe to ci? No tak, będzie szła do skrzyżowania, gdzie się kupuje bilety i później prosto. No tak to wygląda. A tu, jak się skręca, to jedzie się do mnie. Prościusieńko. Mega. Skończyła mi się karta, musiałem pokasować trochę plików. I nie wiem, w którym momencie się skończyła. Dobrze, ale to nieważne, nie w tym rzecz. Ważne jest tak. To jest droga od nas, to jest droga jakaś tam główna, która leci do szóstki. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego. Skrzyżowanko, jakich wiele. Gdyby nie, no właśnie, gdyby nie ta miejscówa. Tu po khmersku jest coś napisane, czyli nazwa tego. Food and Coffee sugeruje nam, prawda, że to będzie jakiś przybytek gastronomiczny. No i nie jest nie inaczej. Tu jest kawiarnia, która jest w tej chwili nieczynna. W ogóle generalnie miejsce wydaje się być nieczynne w tym momencie. Ale przejeżdżając, od razu rzucił mi się w oczy, że jest zrobione w stylu takim karczmianym. Karczma, tawerna, drewno ciężkie. To jest klimat, który ja ubóstwiam. Mazurskie knajpy, mazurskie karczmy, góralskie, zakopiańskie, nie tylko zakopiańskie, góralskie po prostu. Zobaczcie, nikogo teraz nie ma, to jest otwarte. O nie, ktoś jest. Ja w sobie to, tak człowiek, wejdę, się przywitam, ale zobaczcie, to jest po prostu mój klimat. Mnóstwo drewna, wprawdzie to są bambusy, czyli de facto nie drewno, a trawa, ale klimat jest niesamowity. Tutaj nie będę nikomu przeszkadzał. Teraz się przywitam, zobacz sobie tylko menu, ale to mi się podoba i to bardzo. Co zdej? Hello, ciam ti. It's okay, can I just record for a moment?
okay? O kończyra. At my side? You're open. Maybe tomorrow. Tomorrow. Yes, okay, okay, perfect. Tutaj mamy też menu stawowe. A są to amien menu? Pani mówi, że dzisiaj są zamknięte, ale jak na zamknięte, to są dość mocno otwarte, bo jest cała załoga. O. Ja sobie tylko rzucę okiem, co oni tu mają. O. Menu jest oczywiście po chmersku, co nie zmienia faktu, że można... A nie, jest też tłumaczenie na angielski. Czyli ale takim typowym... For evening. Okej, pani ha. Ba. Do you understand? I understand. Nie mam understand, proszę bardzo. Fajne, dobre żarełko. To są takie do szerowania, do dzielenia się. Okej, okay, już dalej mamy mocno kumerskie. Takie typowo kumerskie jedzenie. No to jest kapitalna, super sprawa. Musimy tutaj przyjść koniecznie. O, moje sałatki są. Muszę tu przyjść wieczorem z Kasią. Okun ci ran? Okun? Nihaj? Czupie. No nie. Mi się podoba. Ja naprawdę lubię takie klimaty. Wiśnie czynne? Myślę, że czynne, tylko dopiero wieczorem, pani po prostu angielski. Tak, nie do końca. No bo nie byłoby załogi dzisiaj, gdyby było nieczynne. Bardziej powiedziałbym, że może być nieczynne jutro. Z racji na 1 maja, który się tutaj obchodzi dość hucznie. Wszystko jest pozamykane, włącznie ze szkołami. Także podejrzewam, że dżuny jutro nie ma szkoły też. Ja by to rozważam, czy by nie zadzwonić do Tarasa, nie dowiedzieć się, czy może mógłbym ją wziąć na jutro sobie. Tak. Na jutro. Ale to też tak rozwijać i ten rytm cały, nie wiem, czy to ma sens. No dobrze, dobrze. To fajnie sobie popatrzyłem. Miejscówka kapitalna i chętnie ją odwiedzę kiedyś, żeby coś zjeść. Tu znajduje się rzeczony market, na który chciałem dojechać i de facto dojechałem, ale dopiero jak dojechałem do szóstki, okazuje się, że ja przejeżdżałem go mocno tam z tyłu. Dużo wcześniej powinienem gdzieś zakręcić, ale tu coś się dzieje. Tutaj część tego marketu po prostu zniszczyli i coś będzie się tam budowało. Nie wiem, czy to w ogóle ma sens teraz tu przyjeżdżać. Kiedyś można było dostać tutaj praktycznie wszystko, ale no nie wiem, przejadę jeszcze kawałeczek. Zobaczymy. Tak naprawdę, już jak jest się tutaj, to można równie dobrze skoczyć na Psalu, który jest dużo większy i tam na pewno można kupić wszystko. Ale tak, no w sumie, teraz zobaczymy. Bo tutaj znowuż z tyłu, szczególnie rano, ale to wcześniej rano, albo wieczorami sprzedają w takich półhurtowych ilościach warzywa i owoce na wory. Jak na przykład potrzebuje do kiszenia, czy kapustę, czy ogórki, no to najfajniej wtedy przyjechać właśnie i tu kupić. Raz, że są świeżusieńkie, dwa, że są w dobrej cenie, no i po prostu bierze się w wór i ma się to z głowy. Zaraz... Oopsie-daisies. Przepraszam na emocje. Teraz zobaczę, jak wygląda sytuacja w tej chwili. Czy cały czas można tutaj coś z tyłu dostać. No sprzedają, ale to już nie hurtowo. To jest takie... No po prostu detal. Detal, ach detal. Tak, to trzeba z samego rana albo wieczorem. Dobra, to teraz opracowuję trasę do domu stąd. Dwie konkluzje. Jako, że jutro jest 1 maj, znaczy, że dzisiaj jest 30 kwietnia. Jeżeli dzisiaj jest 30 kwietnia, oznacza to, że urodziny ma mój brat Maciek. Maciek, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Niech ci się darzy po prostu, niech ci się wszystko układa. Niech ci się spełniają życzenia i marzenia. A 1 maj, jak już mówiłem, może oznaczać to, że będzie wszystko pozamykane. Może nie wszystko, to prywatne miejscówki pewnie nie. Ale może być tak, że na przykład IDC będzie zamknięte. A jeżeli się tak zdarzy, że ja wezmę dżuny, to chciałbym, żeby miał jakiś malutki gadżecik. Tutaj coś drobnego do rysowania. Nowa chata, jeszcze nie przywiozłem tej jej rzeczy ze starej. To tutaj już na tą nową przywiozę jej jakiś drobiazg mały. Niech ma. Ale tu przyjemnie chłodno. Patrzę, że mi się wyciera gąbka tutaj na tym Media Mode. Odnoszenia w kieszeni, choroba. No kupiłem taki parę pierdołek, tam blok jakiś rysunkowy, kredki, tak żebym kreatywnie mogła sobie spędzać czas, jak będzie już na nowej chacie. A teraz jadę po drodze, zajrzę do Adama, bo wysłałem wiadomość, info, że już się przebudził był. Także wpadnę na chwileczkę do niego, zanim wrócę do domu. Podejście numer 2. Do chaty prezesa. Tym razem jest gospodarz. Tym razem jest powiadomym znakiem, że jest Adam, kiedy laptop stoi. A laptop stoi. Zatem... To jak ty podjeżdżasz, to już jest pewnie bramka otwarta. Tak. Bo był ten... Trzeba sobie wejść kawę zrobić. Ja... Wszedłem. Wziąłem, co miałem wziąć i poszedłem. Nie wiem. No.
wyjdzie na inwentaryzacji te rzeczy. Wiadomo, wiadomo. Wszystko i tak idzie na mnie, także, także wiadomka. No dobra, to, to jestem, sobie usiądę i się sody napiję. Wszystko fajnie, ale skończyła mi się soda w domu. Jadę kupić zgrzewkę, bo to takie cykanie po kilka sztuk, to nie ma sensu. Poza tym tutaj zdaje się, że mam się kupić sinkę, tą szklaną taką jak ma, jaka jest woda ma. Ona jest bardziej gazowana, fajniejsza. Więc ją sobie kupię. I będę musiał później zatankować, ale to już po drodze, jak będę jechał na chatę do domu. Tam się pani kotaczka będzie kończyła sprzątanie parteru i pierwszego piętra. Potem już po mojej wyprowadzce zostanie po zamknięcie góry. A próbuję ją zabukować na jutro, żeby tutaj przyszła pomóc nam sprzątać z łazienkami, bo jest, są masy, no masakra jest z tymi łazienkami. Tylko nie wiem, czy ona przyjdzie, bo jest 1 maja. No, 1 maja, święto pracy, dzień wolny. No i Francja, elegancja. Udało się kupić. Patrzę, wziąłem jedną, bo mówię, nie zabiorę się z większą ilością, ale w sumie mógłbym spokojnie wrzucić tu jeszcze dwie, także przy najbliższej okazji jeszcze sobie dokupię, tak żeby były w domu, żeby się nie musiał irytować, że się zaraz skończą. Najgorsze jest to poczucie takie, jak wiem, że się będzie kończyło niedługo. To najgorsze. Dobra, wracam na razie do domu. Jestem już na chacie i będę kończył ten odcinek dzisiejszy w tym miejscu. Dnia nam jeszcze troszkę zostało, także myślę, że jutrzejszy znowu zaczniemy od popołudnia i od tego, co dalej będzie się działo. No ale to, jak mówię, to już będzie jutro i w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę się z wami żegnał, ale stoi tutaj przede mną, stoi Asia. Stoi Asia. Cześć everybody. Cześć everybody. Cześć everybody. It's very nice. Thank you. Asia się z wami już pożegnała i ja się z wami również żegnam. Cześć. I do zobaczenia. Zapraszam was serdecznie na jutro, 7 rano czasu polskiego, na kolejny odcinek. Dzisiaj życzę wam wspaniałego dnia. Trzymajcie się i raz jeszcze. I can speak English, but I don't speak Polish. But you can say cześć. 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 Very, yes. Very nice. Thank you. Cześć.